Lech nie strzeli gola? To zobaczymy. No. Są w historii polskiej piłki nożnej spotkania, które mocno się w niej zapisały. Lech Juventus, Lech Manchester City, Spartak Legia czy Legia Real Madryt. I może to dzisiejsze starcie z Villarreal nie miało tak szczęśliwego zakończenia jak wszystkie poprzednie, o których tu mówiłem. Ale tak czy siak był to super mecz do oglądania i pokaz sporego serca do gry mistrza Polski. Który przegrał, kurczę no, ostatecznie z żółtą łodzią podwodną, tak się chyba na nich mówi. 3-4, ale to jak poznaniacy się starali, by wywieźć jakikolwiek korzystny rezultat z Hiszpanii dzisiaj było naprawdę super i zasługuje na uznanie. Bo mimo, że Skóraś dał Polakom prowadzenie już w drugiej minucie, po wysokim pressingu przyjezdnych i po bardzo przytomnej asyście Mikaela Ishaka, króla Mikaela Ishaka, to jednak jeszcze przed przerwą zespół z Hiszpanii zdołał wyrównać stan spotkania, a dodatkowo strzelić jeszcze 2 bramy, więc kończyli tą pierwszą odsłonę z wynikiem 3-1. I gdy wydawało się, że po przerwie będziemy mieli taką spokojną powtórkę z Baku, że skończy się jakąś piąteczką, to KKS docisnął gazu, bo już w 47 minucie bramkę kontaktową trafił z rzutu karnego król Mikael Ishak, a w 62 wyrównał również król Mikael Ishak. Asystował mu oczywiście odwdzięczający się mu za wcześniejszą asystę Mikael Skóraś. No i mieliśmy dość sensacyjny, powiedzmy sobie szczerze, remis, bo nawet u mnie na Facebooku w komentarzach czytałem, że 0 bramek dla Lecha Poznań w tym spotkaniu to jest tak zwany pewniaczek. No ale psiakość. W 89 minucie mieliśmy bramkę numer 7 w tym spotkaniu, no. 4-3. I niestety wszystko zakończyło się porażką. I wiem, że zespół mistrza Polski powinniśmy chwalić i chwalimy go za serce, za zaangażowanie, za momentami bardzo przemyślaną grę i taką zaangażowaną. To niestety koniec końców zespół z Polski przegrał, no. I mamy 0 punktów na koncie. Pamiętam, jak zachwycaliśmy się porażką w pierwszej kolejce Lecha Poznań z Benficą kilka sezonów temu. 2-4 tam było chyba. Mówiąc, że był to naprawdę dobry występ KKS-u i następne spotkania też powinny tak wyglądać, ale nie było aż tak kolorowo, jeśli chodzi o rezultaty następnych kolejek UEFA Ligi Europy. Nie mówię, że tym razem będzie podobnie, po prostu trzeba mieć to z tyłu głowy na uwadze i po prostu mieć cały czas chłodną głowę. Natomiast mówię, mimo wyniku poszczególne aspekty gry Lecha na pewno zasługują na uznanie. Najlepszymi piłkarzami przyjezdnych 100% byli oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, król Mikael Ishak oraz Mikael Skóraś, bo obaj trafili do sieci i obaj asystowali. Myślę przy okazji, że trudne zadanie mieli dzisiaj zarówno obrońcy, jak i pomocnicy. Jeśli chodzi o ten pierwszy blok, to wydaje mi się, że na środku pola najbardziej podobał mi się chyba Dagerstål, bardziej niż Milić, bo ten pierwszy wyglądał zdecydowanie bardziej pewnie oraz zresztą trafił w poprzeczkę jeszcze w pierwszej połowie. Natomiast Milić był trochę niepewny i wydaje mi się, że zbyt nonszalansko zachowywał się chociażby przy tym golu na 1-2. Jeśli chodzi o pomoc, to uważam, że środkowi pomocnicy mieli dzisiaj bardzo dużo do roboty, zarówno Kwekwe czy Kallström. Obaj równocześnie notowali bardzo dobre zagrania oraz bardzo złe zagrania, no. Kwekwe w pierwszej połowie dość sporo tracił piłek na przykład. I to takich naprawdę groźnych, po których piłkarze ofensywni Villarreal dochodzili do sytuacji. Na pewno może bardzo mocno boleć postawa Cita i Szwiliego przed golem na 4-3, bo nieco zbyt lekko pilnował strzelca bramki, a gdyby trochę bardziej do niego doskoczył, nie wiem, bardziej ciałem popracował, to spokojnie mógł zapobiec temu uderzeniu. No więc kurczę, no szkoda. 4-3 dla Villarreal. Było serio bardzo blisko remisu, który patrząc przez pryzmat przebiegu samego spotkania byłby naprawdę fajnym wynikiem. I pomimo zerowej zdobyczy punktowej dzisiaj kolejorz mógł się podobać i powinniśmy ten zespół mimo wszystko pochwalić. Dzięki za uwagę.